Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w nowym vlogu na moim kanale. Właśnie jedziemy na urlop do Zakopanego. Jest to urlop, na który czekałam naprawdę bardzo długo. Ostatni urlop, na którym byliśmy, był w styczniu i byliśmy na Dominikanie. Bardzo chciałam i namawiałam Marcina, żebyśmy ten urlop też spędzili za granicą gdzieś, jakiś ciepły kraj. W planach był Wietnam, Marcin chciał Mauritius, próbowałam namówić Marcina na Tajlandię. I wybraliśmy Zakopane. No i wybraliśmy Zakopane, bo Marcin się uparł na Lublin, więc no tak po prostu czasowo się to rozłożyło, że teoretycznie moglibyśmy polecieć gdzieś za granicę, no ale ten Lublin Marcin chciał zobaczyć. Mamy tam później jeszcze jakieś inne zobowiązania i w sumie no znowu byśmy musieli polecieć na taki bardzo krótki urlop, tylko na 7 dni. Więc doszliśmy do wniosku, że nie ma to sensu i że te wakacje listopadowe spędzimy w Polsce. Marcin widział, że moje serce pęka i wiedział, że bardzo zależy mi na tym, aby spędzić ten urlop w ciepłych warunkach. I obiecał, że zabierze mnie na Malediwy, więc teraz jedziemy na Malediwy na chwilę, co prawda, ale będą Malediwy. Polskie Malediwy, Park Grudek. Dziewczyny, kiedy facet wam powie, że zabierze was do Ameryki, do Paryża, do Moskwy, na Malediwy, to upewnijcie się, czy to nie jest Ameryka w Polsce, czy to nie jest Paryż w Polsce, czy to nie są polskie Malediwy. Jest 2 listopada. Ja usłyszałam, że jedziemy na Malediwy, więc ubrałam się tak, jak chyba się na Malediwach teraz chodzi. Nerki gołe, odkryte. Ja tu jadę na urlop, a za chwilę będę leżała chora i będzie płacz i zgrzytanie zębami. No ale widoki przepiękne. Tak wyobrażałeś sobie Malediwy? No, super. Znajdujemy się w miejscowości Jaworzno i kiedyś był tutaj kamieniołom. Kiedy wstrzymano eksploatację, to wyrobiska podeszły wodą i włodarze postanowiły w tym miejscu skonstruować taki oto piękny park, który można zwiedzać, pływać, skakać. Można pływać? Nurkowie mogą pływać. Nurkowie pływają. A przede wszystkim można zabrać tutaj żonę, która lubi takie miejsce. Która nagrywa vlogi. Jak macie żonę, która nie nagrywa vlogów, no to już może być trochę gorzej, ale w sumie chyba nikt tego nie kontroluje, nie? No, taka czysta woda jest. Pięknie. Tutaj ta woda jest turkusowa. Jest. Nie wiem, czy to widać, ale jest przepiękna. 2 listopada, 20 stopni. Cieplutko, pięknie. Dotarliśmy już do hotelu. Wybraliśmy nosalowy park, hotel and spa. Jesteśmy tutaj już 2 raz. Pierwszy raz byliśmy chyba 2 albo 3 lata temu na wakacje. Najbardziej nam się spodobały śniadania i między innymi dla tych śniadań wybraliśmy ten hotel, ale też byliśmy zakochani w tych płynach, żelach. Nie wiem, z jakiej serii kosmetyków one są. Kiedyś sprawdzałam i były mega, mega drogie. Chciałam je kupić kiedyś Marcinowi, ale były za drogie i doszłam do wniosku, że nie, bez przesady. Ale jak mieliśmy wybrać hotel, to przypomnimy sobie te piękne zapachy. Właśnie, pokaż łazienkę, bo chcę z niej skorzystać. Tak wygląda łazienka, bardzo ładny styl, elegancka, fajna. Proszę bardzo. Tak wygląda nasz pokój i tutaj możecie zobaczyć dowód na dbałość o gościa, bo na łóżku już są przygotowane nasze jasieczki. Zawsze ze sobą zabieramy. Marcin już ma takie, ja mówię, że one są skondoniałe. One już są po prostu takie cienkie, te jaśki. Ja nie lubię na nich spać, bo uważam, że one są w ogóle do niczego. Są za cienkie, więc Marcin śpi na takich cienkich, a ja mam takie o, taką grubą i ją sobie można wsadzić pod głowę, pod plecy i się elegancko śpi. Także no, my ze swoimi jaśkami zawsze podróżujemy. Biureczko, tutaj dzisiaj będzie montowany vlog z Lublina. Jeszcze porządnie vloga z Lublina nie skończyłam montować, a już jest za kolejny biurę, ale zostało mi naprawdę niewiele. Już powycinałam wszystko to, co według mnie jest najzabawniejsze i teraz zostaje mi poprawić trochę dźwięk, udźwiękowić i będziemy wypuszczać odcinek, także no w sumie no wy już widzieliście, mam nadzieję, ten odcinek, ale ja jeszcze jestem na etapie montowania. Chodź, pomachaj do okienka tutaj. Już skończymy nagrywać tutaj. No, podejdź. No? O kurwa, to odpadło? Fuck! Chyba brudne jest. Chyba... Ventylacja chyba jest brudna, no. Chyba trochę brudne jest. 5 gwiazdek hotel. Kiedy byliśmy 2 lata temu na urlopie w Zakopcu, to odkryliśmy restaurację Drukarnia Smaku i zasmakowaliśmy tam tak pysznego tatara, że on nam tak smakował, że potem już do końca urlopu naprawdę codziennie chodziliśmy do Drukarni Smaku na tatara. Potem przyjechali nasi znajomi,
Piotrek z Lilą i z nimi dzisiaj też się będziemy zaraz widzieć i im też strasznie zasmakowała ta drukarnia smaku. I potem Marcin był raz sam z chłopakami w Zakopcu, poszedł do drukarni smaku. Piotrek z Lilą też byli sami w Zakopcu, też poszli do drukarni smaku. No jest to po prostu nasza restauracja numer jeden. Myślę, że mogłabym nawet powiedzieć, że jest to najlepsza restauracja w Polsce, w jakiej byliśmy. No i jak szukaliśmy tej destynacji urlopowej w Polsce, nie na Malediwach, to doszliśmy do wniosku, że chcemy jechać do Zakopca właśnie między innymi dlatego, że chcemy iść do drukarni smaku na tego przepysznego tatara. Marcin już od kilku dni tak, ale wierzę w tatara. Pierwsze co przyjeżdżamy, idę na tatara. Ja też tak siedzę i mówię, no ja też tatar. I oni mają jeszcze tam taki pyszny czarny chleb z jakimiś masełkami i tak dalej. O Jezus, no tam jest ogólnie wszystko przepyszne. I słuchajcie, jedziemy. Marcin mówi, weź zadzwoń, zarezerwujemy stolik. No ja mówię, że no dobra, no to dzwoni raz, drugi, trzeci, nikt nie odbiera. Poznaliśmy menadżera restauracji za pierwszym razem jak byliśmy i Marcin miał do niego numer. Mówię tak, dobra, to dzwonię do tego menadżera i to tylko zadzwonię i u niego zarezerwuję. I słuchajcie, okazało się po pierwsze, że on już tam nie pracuje i powiedział, że może dla nas zadzwonić tam do drukarni i zarezerwować stolik. A my, że no dobra, to poprosimy, bo my się nie możemy dodzwonić. I słuchajcie, odzwania i powiedział, że dzisiaj jest awaria. Akurat dzisiaj, pierwszego dnia naszego urlopu, na który tak długo czekaliśmy, na tego tatara, na tę restaurację, okazuje się, że restauracja ma awarię, coś tam się popsuło i dzisiaj nie zjemy tego tatara, aż mi w brzuchu burczy. Zaczęło mi burczyć w brzuchu, jak zaczęłam mówić o tym tatarze. Wybraliśmy, że idziemy do Góralskiego Browaru, on ma też bardzo dobre opinie, zobaczymy. My nie jesteśmy jakoś tak za polskim jadłem, ale widziałam, że jest tam bardzo dobry tatar na zdjęciach, więc spróbujemy i lecimy. Nie wiem, czy słychać ten szum, ale to halny. W Warszawie 18 stopni. Wczoraj słońce, dzisiaj słońce. Przyjechaliśmy do Zakopanego. Halny wiatr. Szalik pierwszy raz w tym roku wyciągnęłam. Marcin w kapturze. To się nie zdarza. Słuchajcie, takie rzeczy się nie zdarzają. Ja mam pytanie. Dzieje tak, że łeb chce urwać, naprawdę. Ja mam pytanie. Dlaczego jak przyjechaliśmy... Dlaczego jak po raz drugi jedziemy na urlop w przeciągu tygodnia, to pierwszego dnia mamy brzydką pogodę. Przyjechaliśmy do Zakopca na urlop. Trochę wieje, co? Głowę chcę urwać. Ja nie wiem, co to za urlop, jak tak wieje. A tutaj dowód na to, że jesteśmy Zakopanem, żeby nie było, że... Że ściemniamy. Tak. Zbliżamy się do Krupówek i pierwsze, co poczułem, grzaniec. Grzaniec też poczułam. Dzień dobry! Dzień dobry. Hej! Hej! Dobry, cześć! Są i oni! Ojciec poleciał! Ciotka mi stanęła. Jak normalnie w Nowym Jorku. Przewraca się. Syreny wyją, ludzie piszczą, masakra. Tatar na urlopie po raz pierwszy. Tyle kilometrów, żeby zjeść tatara. Dobry. Bardzo dobry, no. Dobre, przyjrzeliśmy do Góralskiego Browaru, bo tak jak wam mówiłam, drukarnia smaku jest nieczynna. I tutaj bardzo dużo osób polecało tę restaurację. I naprawdę jest spoko, nie? Nie ma lipy. Wczoraj z mężem nagrywaliśmy ujęcia do pewnej piosenki, która jeszcze jest tajemnicą. I spędziliśmy bardzo romantyczne popołudnie. I to romantyczne popołudnie... Mi się... Jezus, widzicie? Romantyczne popołudnie. Dobra, co jest samiec? Chciałam cię nakarmić po prostu tak jak wczoraj w romantycznych... Dobrze, pokarało cię. Ale gorące. No i bardzo dobrze ci. Dodali dwa żeberka, jedno i drugie. Myślałem, że chcesz mi zabrać moje. A to teraz mnie nakarmić, tak? Trochę bez smaku takie. Tłustej bez smaku, no nie? Znaczy, według mnie szału nie ma. No, ten tłustej bez smaku. Nie jest niedobre, ale jest takie mizerne. Takie puste w smaku. Jak spojrzenie Marcina na kasu. Tatar okej, okay, żeberka nie? Dobra, to tak już, nie, nagrywaj. Powiedziałem off camera i teraz powtórzę, że jak wziąłem Luizę na swój garnuszek, to nie potrafiła gotować i robiła mi codziennie bułkę orkiszową z salami i pomidorem. Aż mi bokiem wychodziło. Minęło od tamtego czasu 10 lat. Moja żona wspiera się na wyżyny kulinarne i gotuje lepiej od mojej mamy. Co jest największym komplementem, jaki mężczyzna może dać dla kobiety. I mam nadzieję, że moja mama akurat tego odcinka nie ogląda i się o tym nie dowie. Witam was w drugim dniu naszego zakopiańskiego urlopu. Musimy się razem umalować, zanim pójdziemy na śniadanie, aby nie straszyć ludzi. Na śniadaniu będzie co prawda mniej ludzi niż was tutaj jest na kanale, bo wczoraj wieczorem, słuchajcie, dostałam wiadomość od jednego z widzów, że został 10-tysięcznym subskrybentem. 10-tysięczny, to musisz coś dać zamiast za to. Nie wiem, na jakiś specjał na 10 tysięcy trzeba zrobić, nie? Kochani, słuchajcie, jest nas już 10 tysięcy na tym kanale, bardzo wam dziękuję i bardzo się cieszę.
To naprawdę cudowny, bardzo miły dzień. Z tej okazji umalujcie się razem ze mną. To będzie ten specjał na 10 tysięcy. O, bardzo kreatywnie. Po wczorajszej kolacji w góralskim browarze poszliśmy do kawiarni góralskiego browaru. Tam wypiliśmy taki sok jabłkowy, chłopaki wypili jakieś zioła lecznicze. I w sumie to tylko tyle, bo nie mieliśmy już ochoty tam dłużej siedzieć. I skoczyliśmy jeszcze się przejść po Krupówkach, ale znowu strasznie wiało. Ja poszłam w sumie z chłopakami do jednego pubu, ale nic nie zamawiałam, tylko poszłam z nimi i doszłam do wniosku, że wracam do hotelu, bo nie mam jakoś moodu, a będę im tylko psuć vibe. I ja poszłam w hotelu do spa, posiedziałam sobie w saunie suchej, weszłam do sauny z AirPodsami, co było bardzo sprytnym posunięciem i póki co muszę kupić ryż, bo nie działają. Naprawdę? No, zapłaciły się. Albo zagrzałe. Ale no doszłam do wniosku, że sobie posłucham relaksacyjnej muzyki, oczyszczę swój umysł, odblokuję wszystkie czakry, które mam poblokowane i że to będzie tak fajnie posiedzieć sobie w jacuzzi i posłuchać sobie muzyki. W saunie czy w jacuzzi? Ja się cały czas mogę mylić, bo ja do Marcina też mówię, byłam w saunie, byłam w jacuzzi, byłam w saunie, jacuzzi. Byłam w saunie. Mogę mówić jacuzzi, ale chodzi mi o saunę. W saunie poznałam dwie pary. Jedna para właśnie mówiła, że wchodzili gdzieś tam w góry, ale był tak silny wiatr, że musieli leżeć normalnie na ziemi, bo... Dzisiaj też ma taki być. Bo tak wiało i chciało normalnie przewracać ludzi. I ta para, która mówiła właśnie, że nie mogli wejść na Kasprowy. Słuchajcie, opowiedziałam tę historię mojej koleżance, a ona mi dzisiaj wysyła screena Instastory jakiejś dziewczyny, która właśnie pisze, że jest w Zakopcu i nie mogła wejść w góry, bo taki był silny wiatr. I ja mówię tak, dobra, zobaczę sobie jej profil, no nie? Może coś tam więcej ciekawego wróciła z Zakopca. I okazało się, że to jest właśnie ta laska z sauny. W czasie, kiedy ja siedziałam w saunie, to Marcin sobie zrobił turnę po knajpach w Zakopane z Piotrkiem. I jak ich zostawiałam, to tak myślałam, co złego może się stać? I mówię tak, no ewentualnie mogą jakieś chłopaki ich napaść i pobić. I tak mówię, no ale nie, no to Marcin sobie poradzi. No to mówię, dobra, wracam, nie zgubi się, jest dorosły, nic mu się nie stanie. Dostaję o 21:20 SMS-a, że on wraca i będzie za 3 minuty w hotelu. No to mówię, dobra, to wychodzę. Spotkałam Marcina w barze po drodze do pokoju, patrzę na niego, a on ma gałąź w głowie. Gałązkę, no. Gałązkę, gałąź, jak zwał, tak zwał. Był to kawał drewna. Marcin miał tutaj kawał drewna w czole. I ja mówię do niego, człowieku, gdzieś ty był, co ty robiłeś? A Marcin siedzi, uśmiechnięty, pije sobie wodę w małych szklankach w barze z jakimiś dwoma chłopami. Pokaż swoje czoło, proszę, moim widzom. Widzicie, to jest miejsce, w którym była gałązka, a tutaj macie zdjęcie, jak zobaczyłam Marcina, jak siedział w restauracji. Kelner mu nie powiedział, że ma gałąź w głowie. Barman. Marcin po prostu wyszedł sam na noc, beze mnie i już mu róg wyrósł, jak jednorożcowi. Ale tu dla barmana to nie wiem, żeby mi nie powiedział, że proszę pana, pan już może nie powinien pić więcej wody w moich kieliszkach i proszę sobie to. Gałązkę z głowy. Więc ja zobaczyłam Marcina, powiedziałam do niego, czemu tu masz, człowieku, gałąź w głowie. Zrobiłam 2-3 zdjęcia na szybko, bo Marcin ją wyjął. Obróciłam się na pięcie i wróciłam do sauny. Ale jak wróciłam już o 22 do pokoju, to aniołek słodko spał na łóżeczku, w okularach z telefonem w ręku. Wszyscy faceci oglądają piłkę nożną i się tym strasznie podniecają, a Marcin totalnie jest antypiłkowy. Jest wielkim fanem skoków narciarskich. I znalazł w internecie Muzeum Kamila Stocha. W tym muzeum znajdziemy jakieś medale, puchary. I jak on to zobaczył w internecie, to powiedział, że musimy tam iść, bo on nie odpuści. 2 lata temu byliśmy pod domem Kamila Stocha w Zębie. Przy ulicy Kamila Stocha zrobiliśmy sobie selfie. Oznaczyliśmy Kamila na Instagramie nawet. Ale się nie odezwał. Napisaliśmy, słuchajcie, zrobiliśmy sobie zdjęcie, oznaczyliśmy Kamila Stocha i napisaliśmy: Kamil, chodź, wpadaj na setę, czekamy jeszcze 5 minut. Ale no nie odpisał, nawet nie odczytał. Ja nie wiem, może dzisiaj pod muzeum go spotkamy. Mam z Tajlandii taką maść. Podobno ona jest dobra na wszystko. Mam trochę katar po wczorajszych Malediwach polskich. Chyba jednak mój outfit na Malediwy był nie do końca odpowiednio dobrany, więc biorę trochę tej zielonej maści i sobie tak pod nosem smaruję. I naprawdę to tak działa dobrze. Chwila, moment i nie ma człowiek kataru. Jestem gotowa. Marcin, idziemy na śniadanie. Ja nie jestem gotowa. To co ty robiłeś tyle czasu? Grałem. Stoimy w kolejce na śniadanie. Kolejka się nic nie rusza. Hit. Wstaliśmy o 6 rano, więc mogliśmy przyjść na 7 od razu na śniadanie, ale doszliśmy do wniosku, że nie, potem sobie przyjdziemy. Jest naprawdę potężna kolejka. Minęło 40 minut, od kiedy stanęliśmy w kolejce i właśnie nam podali śniadanie.
Za mną widzicie strumyk, który wczoraj tak bardzo zafascynował Marcina, że aż postanowił tam wejść. Przejdzie się przez te chaszcze, aby być jak najbliżej tego strumienia. I wtedy właśnie gałąź wbiła mu się w głowę. Teraz ci pokażę miejsce, w którym wbiła mi się gałąź może. Dobra. Ja sobie szedłem tym motomurkiem. Rekonstrukcja Marcina. Marcin próbuje mi wmówić, że idąc tym murkiem, szedł tutaj i tu sobie wbił gałąź w czoło. A na której z tych gałęzi, no? Ale Marcin, może to tu, jest niemożliwe, żebyś sobie wbił taką gałąź w głowę. Ale... Patrz, co się dzieje, dotykam i to się wygina. W tej gałęzi mi się wbiło w głowę coś. To jest ta gałąź. Ja nie wiem, czy to była ta, czy tu było coś, czy coś. No nie wiem, w każdym razie no nie wiem, to jest ta gałąź. Nigdzie, tutaj nigdzie nie ma takiej ułamanej gałęzi. Marcin wierzy, że to jest ta gałąź. A dlaczego ty mi nie wierzysz? Dlaczego, czy jakbym się... Dlaczego miał... To jest najgłupsza rzecz, jaką można było wymyślić, żeby okłamać, że coś się stało. I szedłem z patykiem w głowie, nie? I wiesz, i co jest najlepsze, że przecież gdybym wiedział, że go mam, to bym go wyjął przecież. A ja sobie tak przyszedłem. Zobacz, jaki to jest kawał do hotelu jeszcze. Ja sobie szedłem. Dajcie znać, czy ta historia brzmi wam legitnie, czy nie, bo jak dla mnie to ona nie brzmi legitnie. Łapka w górę. To jest napad. Kochani, jest godzina 12, mimo tego, że jesteśmy na urlopie, to nadal dla was pracujemy i właśnie Marcin robi premierę nowego odcinka. Publiczny. Możesz kliknąć ten zapis, jak chcesz. Ja? No. It's official. Teraz możecie już oglądać odcinek. Kto ogląda urodziny Wubunia z mojego polecenia po tym odcinku, to napiszcie komentarz, jestem tu od Luizy. Przypał będzie, jak nikt nie napisze. Rozpadało się. No taka pogoda, no góry. Góry, fajno. Mogliśmy siedzieć w jacuzzi, odpoczywać, ale fanem skoków narciarskich się jest, a nie bywa i... Chcę zobaczyć Muzeum Kamila Stocha pomimo warunków atmosferycznych. Idziemy. Na każdym fejmie, na każdej gali dostajemy smyczki. I zawsze mówię do Luizy, zostaw do Muzeum Palhajsu i zobacz, Kamil Stoch też to robił. Zostawiał wszystkie swoje smyczki, opaski, identyfikatory. I proszę bardzo. Wiesz? A co powiedziałem? Do Muzeum Palhajsu. Tylko, że Marcin mówi zostaw, a Kamil zostawiał i to jest ta różnica. Patrz. Bo ja ich nie zostawiam. Wiecie, ile my mamy badziewia w domu, bo Marcin mówi, że to się kiedyś przyda do Muzeum Palhajsu? Naprawdę, wy sobie nie zdajecie sprawy, jakie badziewie trzymamy, a jak na przykład jest coś fajnego, jak koszulka z SBM-u ręcznie malowana przeze mnie i Marcina, to on mówi, że to na wyrzutkę. Że nikt tu nie będzie chodzić. I takich rzeczy on nie chce do Muzeum Palhajsu odkładać, a smyczkę swojemu. Odmachuje nie to co Litwini. Zapłaciliśmy za tę imprezę 4 dyszki. Uważam, że spoko. Jak dla fana takiego wielkiego jak Marcin. Zobaczenie tych wszystkich eksponatów. Kamil Stoch. No właśnie, Kamil Stoch. Dokładnie tak jest. Nie, wreszcie niech wieje halny. Jak nie wieje, wieje. Ale tam mało ty. Słuchajcie, kochani, w końcu. W końcu idziemy do drukarni smaku. I w końcu zjemy tatara. W końcu. Chociaż wczoraj jedliśmy tatara. Jedliśmy. Dobry był, spoko. Grubo. Okej, trochę. Z chlebem mamy. Z chlebem? Tak. Co znaczy? Nie wiem. Tak się mówi, z chlebem baby! Jest, proszę państwa, widzę naszą ulubioną restaurację w Zakopanem. Dotarliśmy już do drukarni smaku naszej wyczekanej restauracji. Wjechało czekadełko, taki chleb z sepią, miodek, masełko. Do tego są takie śmieszne olej pieprzowy i olej porowy. Wydawałoby się, że to nie będzie pasować, chleb z masłem, z miodem i z olejem porowym, ale jest to totalny sztos. Tak samo jak poprzednim razem, tatar jest przepyszny. Podoba mi się to, że ten tatar nie jest przekombinowany. Ogólnie uważam, że teraz panuje taka moda na
za dużo dodatków do tatara. One są z jakimiś musztardami, majonezami, jakimiś sosami i tak dalej. I że tatary to już są takie dania mięsne. Już w pewnym momencie miałam tak, że oczywiście nadal jestem wielką fanką tatara, ale one już były takie przekombinowane. A ten tatar to jest naprawdę takie mięsko przyprawione. Deser. Najpierw próbujemy musu rabarbarowego. I leci samolocik. I moja żona mówi... O, dobry. Dobre? No, fajne. Mus rabarbarowy. Taki bardzo strukturę czuć. To jest sorbet. Nie mus. To jest sorbet rabarbarowy. Teraz kruszonka czekoladowa. No, tym to mnie chciałeś prawie zabić. Tak cynamon wleciał mi do gardła. Biała, no, kruszonka takie. Biała czekolada. Nie podasz oczy? Kapianka? Jak z jogurtu. Jogurt z czekoladą. No kwaśne. Nie spodziewałem się, że to jest takie kwaśne. Odnoszę takie wrażenie, podobnie jak z tatarami, że jaki deser nie zamówisz w restauracji, to one wszystkie mają jakiś taki wspólny mianownik. Mają podobny jakiś taki smak. Możesz zamówić szarlotkę w wielu restauracjach, możesz zamówić sernik i mimo, że one będą inne, to trochę będą takie same. I jak widzę taki deser na talerzu, to wiem, jak on smakuje. Taka jest prawda. My już wróciliśmy z restauracji do hotelu. Kolacja była przepyszna. To był naprawdę taki tatar, którego potrzebowałam i jakiego oczekiwałam. Oczywiście w drodze powrotnej z restauracji do hotelu znowu złapał nas Halny. Znowu padało, także super. Trochę zmarzliśmy. Więc teraz, żeby się rozgrzać, idziemy na saunę, idziemy do jacuzzi. Jesteśmy już przebrani i zakończymy ten dzień wygrzewając się i zażywając relaks. Dziękuję Wam bardzo, że obejrzeliście dzisiejszego vloga. Buziaczki!